Halo. Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Witam. Panie Krzysztofie, ja do pana pytanko mam. Czy pan widział ostatnie nagrania z lasu? Z lasu? Tak. A co pan, w lesie był? No nie ja. No wiadomo, kto chodzi do lasu, panie Krzysztofie. Pan to widział? A kto? No jest nagranie w internecie. Widział pan czy nie? Ale kto chodził? Major. Major? No. Czy nie? Czy, a co, czy nie a chodzi? Co, wojna jest? Panie Krzysztofie, ale pan by się przeraził, jakby pan sam zobaczył te filmiki. Pan by był przerażony. Przeraziłby się pan. On siedział na gołych... Na gołych... Major coś mówi? Słucham? On siedział tam bez spodni, rozumie pan? Na pięku, przy kurde, nie wiem, plus jeden stopień Celsjusza. Rozumie pan? Z nim jest tragedia. Z nim jest tragedia. Panie a co, strzelali? No strzelali. Widzi pan sobie żarty robi, a to jest poważny temat. A co mam robić? Płakać? No nie ma pan, no ale kurde, to że on się wykończy. On jeszcze chwilę i będzie po nim, po człowieku. Niech pan to zobaczy, co tam się odpieprza. A co odpieprza? A major... A co odpieprza? A da pan majora do telefonu? Co? Da pan majora do telefonu? Majora? No. A majora? Nie mam w domu. Jeszcze nie... Jest w domu, da pan go do telefonu. Nie ma. Pan powie, że nie będę krzyczał, ani nie będę mu nic ten... Pan powie, że porozmawiać na chwilę, panie Krzysztofie. Na chwilę? No. To ze mną na chwilę porozmawiaj. No ale pan żartuje z takiego poważnego tematu, bo to jest poważny temat, proszę pana. No, a jaki to... poważny? Wąchanie że stupy gówno wyłaziło? Ale to nie, to ostatnio wyłaziło, a teraz już siedział bez spodni. Rozumie pan? On siedział a bez co, zgubił spodni? No nie miał spodni. Rozumie pan? Bez spodni siedział. Bez w lesie spodni? Nagrane są filmy. I niech pan powie, żeby wyciągnął... O cholerę, to ja zgłoszę do pierwszego dowódcy. Panie Krzysztofie, niech pan powie, żeby on wyciągnął laptopa i wpisał sobie Pato TV i tam są wszystkie filmiki i niech on z panem je obejrzy. I najlepiej niech się nagra i powie, że to fikcja jest. Dobra. Panie Krzysztofie, dobra. A do telefonu go pan ale da? Ale proszę pana, jak człowieka każdego naprze, no, to w majty nie sra, tylko powinno ściągnąć majty i srać. Wie pan nie, jak w lesie jest to normalnie, koło drzewka. Czyli żeby było obornicze. Panie Krzysztofie, czyli znowu przyszedł zabrudzony, zaśmierdzony do domu? Dobra. Słyszy pan? Halo. No, ja słyszę pana. Halo. Przyszedł zabrudzony, zaśmierdzony do domu? A co? No mamy pytanie, no bo żeśmy filmy znowu widzieli w internecie, a on powie... A, i znowu do internetu chcieliście nagrać. Co? Nie, on jest nagrany w internecie. Słuchaj, człowieku, idź do wojskowego i starszego i opierdol majora. Do porucznika? Tego z busa? Jeszcze starszego, generała. Panie Krzysztofie, a jaki pan miał stopień w wojsku? Ja? No. Starszy plutonowy. A Mexicano TV? A Mexicano TV? No. A nie wiem, jaki on miał. On był czeterkiem. Starszy alkoholowy Mexicano. A Sradek się odzywa? Sradek? Kto? Sradek. Sławek. Nie wiem takiego człowieka, nie wiem. Panie Krzysztofie, niech pan podał noża. Poda pan noża? Co? Poda pan noża? Noża? To nie podawaj! Pamięta a pan? A po co noża? Po co noża? No major kiedyś chciał noża i tak wyszło, że się Sławek nazywa Marian. No nie pamięta pan? Kto? Sławek Marian. No major mówił, że to nie Marian, nie, to nie Sławek, tylko Marian dzwonił. No nie pamięta pan? Filmik jest w internecie. Nie pamiętam. Jak się... Ale dobry humor ma pan dzisiaj, słyszę. Bardzo dobry. Major dał stówkę, jak wrócił do domu? Szczera odpowiedź. Słucham? Major dał stówkę dzisiaj, czy nie? Stówkę? No. I podkówka, tak? Panie Krzysztofie, dzisiaj widzę humor... No panie Krzysztofie, no.
Wyciągnij się pan. Dzisiaj humor dopisuje. A Meksykano przyjdzie dziś czy nie? Czy on już nie przychodzi do was? Przyletuje samolotem. Bo tu Rodo zrobił lotnisko. A gdzie, w Choroszczy? Nie, nie w Choroszczy, koło mnie. Ale proszę pana, ja słyszałem, Jan Rodo, Elbo Rodo, przepraszam, powiedział tak, że w Choroszczy powstanie lotnisko i nazwane będzie pana imieniem. A, taki mądry? Elbo Rodo to powiedział, no. Ale taki mądry? Ale kto, ja czy on? Proszę pana, no. Powiem tak, no. na jednej wadze jedziecie. A? Co? Ja nie rozumiem pana. Co pan mówi, że na jednej wadze jedziecie. Panie Krzysztofie, ja mam takie pytanie. Czy pan też się nawąchał dziś rozpuszczalnika i ma chujową pizdę po wciąganiu? O, ja się nawąchał się, proszę pana. I pan pisze rozpuszczalnik świeży. A nie próbował pan kiedyś z majorem rozpuszczalnika? Proszę? Nie chciałby pan spróbować z majorem rozpuszczalnika? Major by do lasu nie musiał chodzić. Trzeba zakręcić. Czekaj pan, ja muszę zakręcić, bo powietrze uchodzi. No. O. I postawić się na ziemi. Oj. Już nie mam rozpuszczalnika, trzeba do sklepu jechać. Po rozpuszczalnik. A do którego? Na jakiej ulicy? O! A na jaką chcesz pan, żeby ja pojechał? Pan mi wczoraj podał adres, gdzie on tam kupuje te butelki, nie? Ale kto? No major. Major? No. To ja pojadę tam też. A pan też będziesz? Nie no, to ja nie lubię takich rzeczy, wie pan. Ja nie lubisz? Ja ani nie piję, ale ani nie palę, ani... Ale panie kochany, razem wypijemy razem, co? U pana? W domu? Nie. Nie, gdzie w domu? Do lasu pojedziemy. Ale, a major też pojedzie? No. No ale... To co? Ale pan... Trzech łaniemy? Butelakę? Ale czego? Rozpuszczalnika czy wódki? A co pan lubisz? No ja nie lubię ani tego, ani tego. Ani tego, ani ja tego. Ja jestem abstynentem. Ale postaw na stole cudzą buteleczkę, to daj. Co? Nie odmówi. Ale co, Tereska, co? Co, Tereska? No nie wiem, a pan zna Tereskę, czy nie? Jaką? No dużo to... Teresek jest. No dużo to Teresek major jest. Zawsze mówił, bo pan major kiedyś powiedział, że od Tereski wracałeś i pod bramką najebałeś śmierdziało, czyli w gacie się zesrałeś. Zesrał się pan, jak słuchaj, ja najebałem w gacie, po no, pierwsze, no. I nie śmierdziało. No. Gacie u mnie czyste było. A ale... to co... Majer powiedział też kłamliwy i tak dalej. No to kto w końcu sra w gacie? Pan czy major? Proszę pana, a co pan ojcem naszym jest? No widzi pan, teraz już ciężkie pytanie i już mnie pan atakuje. Jakie jest ciężkie pytanie? A nie mogę atakować pana, bombardować? No ale my rozmawiamy codziennie, do pana dzwonię na jakiś reportaż.